w Gostyniu, droga krajowa numer 12. Doszło tutaj do zderzenia dwóch pojazdów, samochodu ciężarowego Renault, także samochodu osobowego marki Ford. Ze wstępnych ustaleń wynika, że oba pojazdy przemieszczały się w tym samym kierunku. Kierująca samochodem osobowym nie ustąpiła pierwszeństwa samochodowi ciężarowemu w trakcie wykonywania manewru skrętu w lewo. Kierowca samochodu ciężarowego nie doznał żadnych obrażeń. Jest tutaj obecny na miejscu. Wiemy, że jest trzeźwy. Natomiast kierująca samochodem osobowym została przewieziona do szpitala, gdzie obecnie czekamy na wyniki badań.